To druga próba nagrania mojego piątkowego komentarza Liberté. Gdy pierwszy raz włączyłem nagrywanie i zacząłem mówić, zacząłem od standardowego dzień dobry, ale oczywiście tym razem nie wypada w ten sposób się pozdrowić. Zamiast tego witam w moim komentarzu Liberté. Cóż można dziś powiedzieć, o czym można mówić w tym tygodniu? Brak słów tak naprawdę, nic nie przygotowałem, nie mam dzisiaj przed sobą żadnych notatek. Temat może być tylko jeden oczywiście i wszyscy jesteśmy boleśnie świadomi tego, że od wczoraj, od wczesnego poranka, wczorajszego dnia żyjemy w zasadzie w innym świecie. W świecie, w którym również nasza przyszłość jest dużo bardziej niepewna niż jeszcze w środę myśleliśmy. Można używać emocjonalnych słów i wczoraj, kiedy wszystko to się zaczęło, cisnęły mi się one mocno na ustach. Nazywać prezydenta Federacji Rosyjskiej terrorystą, zbrodniarzem wojennym, Adolfem Hitlerem naszych czasów. Nie wiem, jak Państwo to oceniają, dla mnie wszystkie te określenia wydają się bardzo adekwatne, ale są oczywiście wyrazem emocji i bezsilności, gdyż niewiele możemy poradzić na to, co się tam dzieje, oprócz tego, aby wyrazić swój gniew, złość, a nawet nienawiść. My tu w Gdańsku często miewamy korzenie rodzinne na wschodzie. Oczywiście najczęściej wśród ludzi pochodzących z dawnego polskiego Wilna i innych terenów na ówczesnych kresach II Rzeczypospolitej. Ja również mam i takie korzenie, ale mam również korzenie litewskie, a mój szwagier i najbliższy przyjaciel ma korzenie ukraińskie i niezwykle ciężko przeżywa to, co się dzieje w ojczyźnie jego dziadów obecnie. Wczorajszy, dzisiejszy dzień i kolejne dni są dniem, kiedy na jaw wyszła skrajna nienawiść, skrajna naiwność. Nienawiść też, ale to oczywiście ze strony agresora. Natomiast wyszła też na jaw skrajna naiwność Zachodu, krajów Europy Zachodniej, które przez ostatnie kilkanaście lat uprawiały politykę naiwności w odniesieniu do Rosji Władimira Putina i myślały, że prowadzenie normalnych relacji ekonomicznych, gospodarczych, handlowych, a też i politycznych z krajem o takim kierownictwie może przynieść akceptowalne rezultaty, że to może wszystko pójść dobrze. Byli tacy idioci, którzy nazywali Putina kryształowym demokratą. Byli tacy, którzy wierzyli, że współpracując z nim blisko, wciągną Rosję do liberalno-demokratycznego porządku Europy. Była to skrajna naiwność, którą my tu w Europie Środkowo-Wschodniej, Polacy, Litwini, Łotysze, Estończycy, oczywiście Ukraińcy, my tą naiwność widzieliśmy. My wiedzieliśmy, że to się raczej źle skończy. I nieraz chcieliśmy to zakomunikować naszym przyjaciołom i partnerom na zachód od Odry, Niemcom, Holendrom, Duńczykom, Austriakom, Francuzom, Brytyjczykom i innym, ale niestety w tym zakresie mieliśmy bardzo ograniczone powodzenie. Dziś Ukraina płaci rachunek krwi za naiwność Europy Zachodniej, za to, że Europa Zachodnia przez lata faszerowała setkami milionów, miliardami euro rosyjski reżim, kupując tam tanią energię. W 2008 roku, kiedy Rosja Putina dopuściła się agresji na Gruzję, najpóźniej wówczas trzeba było zrozumieć, jaki jest ostateczny punkt tej zabawy. Wówczas temat przyjęcia Ukrainy do NATO leżał na stole. Można było przymknąć oczy na rzeczy wówczas trzeciorzędne, jak to, czy Ukraina była przygotowana
od strony technicznej, militarnej, finansowej do wstąpienia do NATO i przyjąć ją do tego NATO, traktując to jako ruch czysto geopolityczny. Po 2008 roku szybko zrobiło się na to za późno, a dziś jest o wiele za późno. Także naiwność Europy Zachodniej dziś kosztuje Ukrainę najwyższą cenę. Chciałoby się wierzyć, że jedynym dobrym efektem, skutkiem tego, co się dzieje, będzie to, że położy on, te zdarzenia położą kres naiwności zachodnioeuropejskiej. Obawiam się, że nie jestem tutaj zbyt dużym optymistą. Oczywiście te sankcje, które są nakładane na Rosję, są poważnymi sankcjami i w średniej, dłuższej perspektywie przyniosą może one, najprawdopodobniej przyniosą one pewne skutki. Jednak w krótkiej perspektywie tej dzisiejszej, tych dynamicznych wydarzeń w Ukrainie oczywiście żadnych skutków już odnieść nie mogą. One musiałyby być zastosowane kilka lat temu, aby mieć wpływ na dzisiejszą rzeczywistość. Ale trudno uwierzyć, że naiwność Zachodu, jego interesowność się skończyła, jeśli niektóre sankcje, jak odłączenie Rosji od systemu SWIFT, są przez niektórych przywódców Europy Zachodniej uważane za zbyt radykalne na ten moment, że należy je zachować na później, kiedy być może trzeba będzie sięgnąć po jeszcze ostrzejsze sankcje. Jakie później jeszcze może wchodzić w grę, skoro za kilkanaście godzin Rosja prawdopodobnie zajmie Kijów i aresztuje ukraińskiego prezydenta. Nie wiem, na co tutaj jeszcze trzeba czekać. Sankcje muszą mieć na celu całkowitą destrukcję rosyjskiej gospodarki. W perspektywie możliwie najszybszej, ale oczywiście będzie to perspektywa wieloletnia. Rosja ma duże zapasy, gotówki, dewiz, złota i tak dalej, i te sankcje może przez jakiś czas przetrzymać, aż w końcu nie będzie w stanie. Zaproponowana we wczorajszym wywiadzie dla Gazety.pl metoda przez profesora Zorbasa, aby natychmiast wstrzymać wszelki handel z Rosją, ją wyizolować, nie kupować tam natychmiast ani gazu, ani ropy, ani węgla, jest, podkreślę, niestety nierealna. Choć dokładnie to należałoby, biorąc pod uwagę czysto moralne czynniki, zapewne zrobić. Nawet jeśli to jest nierealne z dnia na dzień, to powtórzę teraz jeszcze, celem działań państw demokratycznych musi być w perspektywie jak najszybszej całkowite zniszczenie rosyjskiej gospodarki. Gdyż tylko niszcząc rosyjską gospodarkę i wpędzając naród rosyjski w nędzę, doprowadzimy do takiej sytuacji, że wyjdzie on na ulicę i dosłownie lub w przenośni powiesi Władimira Putina na najbliższy latarni. Mimo wszystko, nie, dziś nie życzę już Państwu jego.